rok pracujemy. Bardzo ważne jest, że po drodze, tak jak uczniom dajemy wzmocnienia, też dostaliśmy wzmocnienie, bo jakieś nasze praktyki w CEO zostały zauważone, docenione. Na przykład właśnie mówimy tutaj o celach lekcji. W szkole zyskaliśmy taki swój język, czyli celów lekcji i nacowezu. Przenosimy ten język na inne sfery, bo na przykład mamy ocenę zachowania sformułowaną w formie właśnie nacowezu. Na co będziemy zwracać uwagę, bo jest to pewien pozytywny wzorzec. Funkcjonuje to w koncepcji pracy, w wymaganiach edukacyjnych, które są krótkie, 10-punktowe, proste, do przyjęcia z wszystkich przedmiotów oczywiście. Staramy się pewne takie aktywności, które dzieci podejmują, bo to dzieci, bo szkoła podstawowa, na wszystkich przedmiotach ujednolicić, żeby tego nie było dużo. Czyli jest współpraca między nauczycielami. To jest pewien sposób pracy, pewien styl pracy, który rzeczywiście przynosi korzyści. No w naszym wypadku było to ustabilizowanie wyniku, bo to jest taki moment, który przychodzi, no co wy z tego macie, że pracujecie, bo rzeczywiście pracujemy. Przygotowaliśmy się w którymś roku pracy do panelu szkoły uczącej się. To też był wysiłek. Też w tym roku jesteśmy w laboratorium. Nie można właściwie zaprzestać. Trzeba cały czas szukać raz swojego takiego pomysłu. Jeszcze bym powiedziała o tym, co nam daje praca z celami pracy, że uwolniliśmy się troszeczkę od tego terroru materiału podręcznika, bo jeśli mamy cele, to możemy sobie materiał dobrać. Możemy sobie troszkę inaczej potraktować podręcznik. I nie wpadamy tutaj w panikę, że nowe podręczniki, że coś nam się nie uda, tylko po prostu wiemy, czego mamy dzieci nauczyć i dialog z uczniem. To jest tak strasznie ważna rzecz, bo uczniowie z nami rozmawiają. Zapowiadą sprawdzian, a będzie na co bezu, a co my mamy zrobić, a czego mamy się nauczyć, a co naprawdę jest ważne. I to no, są takie zyski, może nie wszystkie wymierne. W sferze jeszcze bym powiedziała świadomości nauczycieli, bo to jest też bardzo ważne. Nie ma oceniania kształtującego, jeśli nie ma pewnego sposobu myślenia o uczeniu, o tym, czego chcemy nauczyć, jak tego chcemy nauczyć. I rozmawiamy. Ważne. I rozmawiamy oczywiście. Rozmawiamy między sobą, bo u nas bardzo, bardzo tak sprawdziła się formuła RUN-u, dlatego że nauczyciele różnych przedmiotów spotykali się, rozmawiali ze sobą, udzielali sobie takich fajnych rad. Ja przychodziłam, przyglądałam się i po prostu byłam zachwycona. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, bo tutaj koleżanka powiedziała o zachowaniu, o ocenie zachowania. Teraz, proszę Państwa, jest szansa. Mianowicie ta ustawa, która teraz wchodzi i będzie od września obowiązywała na temat oceniania, mówi, że sam na każdym poziomie szkoła może zdecydować, w jaki sposób będzie oceniała bieżąco. I w tym też jest zachowanie. Czyli ta obrzydliwa ocena, którą naprawdę nauczyciele nienawidzą, stawiania ocen stopni z zachowania, może być teraz zmieniona. Możecie Państwo oceniać na przykład w ten sposób, że macie Państwo kryteria, jak tutaj w tej szkole, i na podstawie tych kryteriów piszecie Państwo informację zwrotną uczniowi, co mu się w jego zachowaniu udało osiągnąć na przykład. Więc no, ambitne bardzo, ale jest taka szansa, pierwszy raz.